Witam serdecznie, Ryta z tej strony. Moi drodzy, jest drugi dzień. Żeśmy od ciotki Janki pojechały, Paula po nas przyjechała. Zawiozłyśmy babcię i przyjechałyśmy do domu. A jest godzina 10. Nie, w pół do 10. Ja lecę na pazury. Mam dreptania 3 km. Się nie znam tutaj na tych autobusach, nie wiem gdzie który, gdzie jedzie. A auta nie brałam, bo nie wiem gdzie są kluczyki, a Paula chyba spała jeszcze. No nic, gimnastyka dobrze mi zrobi, nie? I znowu wiewiórka, pełno wiewiórek w tej Polsce. Idzie, idzie do mnie. Chodź wiewióreczka, chodź, 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 chodź. Ale ruda, ale fajna. Ale fajna. A ja jeszcze muszę zajść gdzieś, kantor muszę dorwać. Paznokcie mam na 10. Jest w pół do 10. Mam nadzieję, że zdążę. Po drodze jakiś kantor znajdę. Bo nie mam w ogóle złotówek, wszystkie wydałam. Tam 1000 zł wydałam w ciągu 2 dni. Ja pierdzielę. A gdzie jeszcze? 10 dni będę. Trzeba będzie wybierać z konta powoli. Jak widać, rozpadało się. Ja nie mam parasolki ze sobą. Jest ciepło, gorąco mi w tej kurce, ale muszę być zapięta, bo deszcz leje. Najbardziej to ja liczę na śnieg. Mam nadzieję, że będzie ruszyło przez ten czas, jak tutaj będę. Chciałabym zobaczyć śnieg. Paznokcie gotowe. Oczywiście to jest inna zieleń butelkowa, żeby pasowała do mojej sukienki. I złotko. Piękne, nie? Śliczne, nie? Byłam w sklepie Teddy. Zobaczyć, są foremki. Nie ma, więc będę szła z powrotem dzisiaj na ten Manhattan. Kupię tą foremkę i zobaczę, czy jest jeszcze rand wysoki do składania tortów. Bo mama nie chce kupować torta na swoje urodziny. Powiedziała, że mam jej zrobić ciasto w formie torta. Więc chyba jej zrobię to, co mam u siebie już na kanale, ten torcik kiwi. On jest przepyszny. Ale potrzebuję do tego randu. Więc zobaczymy, czy na tym Manhattanie będzie rand, bo jak nie, bez randu nie złożę tego torta. Dobra. W tym Teddy nie było foremek ani randów, były te małe randy tylko. Tam kupiłam sobie 2 koszulki. Spodenki ściągające, żeby brzuch nie odstawał. Sobie ubiorę pod sukienkę na imprezę. Kolczyki kupiłam. I się umówiłam z mamą na Manhattanie dzisiaj o 15. Teraz idę znowu z buta do domu, 3 km. O 15 z mamą się umówiłam na Manhattanie. Mama idzie po resztę rzeczy, bo wczoraj nie wszystko zapłaciła, bo nie miała ze sobą tyle pieniędzy. I co? Ja foremkę, rant, a i kapcie góralki chcę kupić. A o godzinie 19 przyjedzie po nas Tomek z Madzią, bo mnie zaprosili na jakąś kolację, drinka. Zobaczymy, gdzie pojedziemy. I co? To tyle, moi drodzy. Nie ma co nagrywać. Polska szara, bura i ponura. Śnieg nie chce padać. Ale paznokcie mam ładne zrobione. Butelkowa zieleń ze złotem. I co? Ale taki spacer dobrze mi zrobi. Przynajmniej zrzucę tą nadwagę. Jest ok. Można iść. Grunt, by nie padał deszcz. Tak. Ja już w domku. Mnie nie nagrywa, jestem w piżamie. Mówię, nie ma Paulinki. Okay. Pokażę wam, co kupiłam. Kupiłam te kolczyki w tym sklepie Teddy za 2 euro. O Jezu. Kupiłam coś takiego. Taka tarka. To ja potrzebuję, wiecie, do tych moich filmików z ciastami. Żeby nie wyciągać dużej tarki. Czekaj, tą torebkę sobie odstawię. Łopa! Możecie nagrać. O właśnie, się produkuje. Ja się męczę. I pod koszulkę za 5 zł.
Najpierw była 10 zł, później 6 zł, a później 5. Tak, pod koszulkę drugą czarną. I malinka w tle. A gdzie tutaj jest tył? A gdzie jest tył, a gdzie przód? Tu nie widać, gdzie to tyła przód. Tak. I do tego jeszcze kupiłam na imprezę pod sukienkę, żeby bęben nie odstawał. To trzeba sunąć. Ale to są święta, to jest mój brzusio świąteczny jeszcze. A pierogi tam masz? Tak, pierogi. Wyhodowałaś pierogi. I krokiety. Krokiety, no. Te ściągające gadki z spodenki, nie? Pod sukienkę. Muszę sobie też kupić, bo to spoko sprawa. 10 zł. Też sobie kupię w tym Teddy, no. Jak 10 zł, jak za darmo. Ale tam trzeba grzebać, wiesz, bo tam są też maty tak powieszone i trzeba grzebać. A, ja myślałam, że to zapakowane było. Nie, i jest dużo właśnie przecenionych rzeczy, jest bardzo dużo takie jak bibeloty, takie dekoracyjne też rzeczy są. Mhm. No wszystko tam, mydło i powidło, wiesz? Mhm. Takie drugie jumbo, tylko że mniejsze. A można tam mierzyć ciuchy? Są przymierzalnie? Chyba nie, zwróciłam uwagi. Okay. Malinka, ty co powiesz ciekawego? No, ona głodna, muszę ich nakarmić. Ja też głodna, mnie nakarmisz? A co chcesz? A są krokiety jeszcze? Dwa krokiety są jeszcze, no tylko musisz je w jajku i w bułce obtoczyć. A to mi się nie chce. Czemu ci się nie chce? Przecież to jest chwila, moment. A kiełbaska jest jakaś? Kabanosy są tylko. Bułki są. Ale no nie, to zjem tylko jednego krokieta, bo później na kolację jedziemy. Nie, no zjedz te dwa krokiety, a później będzie pewnie kolacja. A Daniel co zje, jak przyjdzie? Daniel, nie wiadomo, której przyjdzie, no. Chyba pierogi jeszcze są, mi się wydaje. Ja wolę odsmażyć pierogi niż krokiety. To co, odsmaż pierogi. Mówiłaś, że jesteś gotowa? Na chyt. Na chyt? Bo się pomalowałam. A idziesz gdzieś? Idę dzisiaj do fryzjera. O 16 już muszę wyjść z domu. I będę robić pasemka, bo już mam odrost. I będę ścinać włosy. I nie wiem, czy zetnę tak jak mama ma. Tak króciutko. Czy do łopatek. Zobaczę. Najpierw powiem, żebym ścięła do łopatek. Zobaczę, jak się będę podobać. I najwyżej zaszaleję i powiem, żeby ściąć dotąd. Bo i tak będę przedłużać włosy. A moje przynajmniej odżyją. Wiecie, o co chodzi. Bo moich nie ścinałam przez cały rok. Bo ja mam cały czas... Znaczy ja nie mam przedłużonych, ja mam zagęszczone, bo moje włosy też mają taką samą długość jak te. Bardziej chodzi mi o to, żeby zagęszczać włosy, bo ja mam bardzo cienkie i rzadkie. I ten... No i chciałabym je ściąć, bo są już końcówki zniszczone, ja już to widzę nawet. No i tak myślę, żeby tak zaszaleć trochę i skrócić tak totalnie. Żeby odżyły tak porządnie. No nie wiem, zobaczę jeszcze. Wszyscy mi mówią, że mam ściąć na krótko. Na krótko jak? W sensie na krótko? Tak jak ja mam. No, ale się boję tego. No ale później w sumie sobie myślę i tak będę przedłużać, jak coś to... Rosną. To sobie przedłużę. I tak ciągle zagęszczasz, o. Tak, i tak zagęszczam, także znowu sobie założę po prostu 50 cm, tak jak teraz mam, tą samą długość sobie założę. Chyba, że krótsze sobie założę. Będzie też taniej. Bo 50 cm kosztuje 200 euro. Nowe włosy. Bo jakbym te sobie po prostu podciągnęła, to 70 euro kosztuje. Tam w Niemczech, w Dortmundzie. Na rynku. Ale one, ja już je noszę przez cały rok. One też od morza się zniszczyły, troszkę przesuszyły i troszkę rzadsze się zrobiły. No bo one też wypadają, jakby nie było, nie? Nie wiem, zobacz. Nie wiem, ale coś czuję, że... Będzie totalna zmiana dzisiaj. Będzie ostre cięcie. No, się boję tego. Boję się, że nie będzie mi pasować. Ja kiedy ostatnio, jak miałam tak krótkie dotąd, to miałam 17 lat i się wtedy w ogóle nie podobało. Ale w sumie też wtedy byłam brzydka, także. Teraz jestem ładniejsza. Każdy w wieku 16, 17, 18 lat to dojrzewa i nie wygląda ciekawie. No ja też byłam wtedy grubsza 15 kilo, jakby nie było. Ja się zaczęłam podobać sobie, sama sobie, zaczęłam się podobać, jak schudłam te 15 kilo. Bo wcześniej to się nie podobało. Miałam bardzo duże kompleksy. No. Już dziwne. Matka bez kompleksów, a córka kompleksy miała. Nie no, teraz aż takich kompleksów nie mam. W sumie nie wiem. No mam parę, ale bardzo mało. Jakie? Nie powiem. Czemu? To jest moja prywatna sprawa. Są jakieś ukryte?
No a po co mam mówić? No każda kobieta ma jakieś tam kompleksy. A to chodzi o kompleksy twoje z wyglądu, tak? No. Za rzadkie włosy, jeden kompleks. Za małe usta, drugi kompleks. Dobra, nie będę gadać. No. Mam kompleks z brzuchem strasznie. Chciałabym mieć płaski brzuch. Oj, a ja bym chciała mieć taki twój brzuch. Możemy się zamienić. Z miłą chęcią oddam. Mhm. Nie chcesz przyjąć? Ty tak przygarniasz wszystko, kotki przygarniasz. Może przygarniesz mój brzuszek. Ja mam z moim kompleksy, z twoim też w ogóle bym miała kompleksy. Właśnie, ty coś za mało vlogujesz ostatnio. No, mało vlogujesz, tak. No bo jak jest ciągle to, ciemno. Jeszcze raz pokaż, jak mam teraz włosy. Czekaj, jeszcze na to. Ciągle jest ciemno i dlatego nie widać, vloguję. Czy zapalić światło? No to teraz mam takie włosy, nie? Mhm. To zrobimy przed i po. Dobrze. I zaraz zrobisz transformację i nagle będę miała krótkie. Cyk, krótkie. Mówiłam, że ale się wybawię w sobotę. Ja też. I się napiję. O! 50 osób to jak małe wesele, nie? Ponad 50 osób. 50 ileś pewnie, ale wiesz, no, pewnie niektórzy zrezygnują. Tak, tak. Dowiemy się dzisiaj od Madzi, ile jednak osób potwierdziło. Bo tam do któregoś musieli potwierdzić. No chyba, że się znajdzie jakaś taka osoba, tak jak na moich urodzinach inna się znalazła, co w dniu urodzin odmówiła. Też są takie osoby, niestety. Oby nie, bo to nie jest nic przyjemnego. No właśnie, bo się za talerzyk przecież płaci, nie? To też nie o to chodzi, ale wiesz... Ja wtedy miałam tak, że czekaliśmy na wszystkich gości, żeby DJ rozpoczął imprezę. No, pewnie chciał przemówienie zrobić i w ogóle. Mhm. Ja cały czas mu mówiłam, że czekamy jeszcze na jedną osobę, czekamy. Następną chwilę się dowiedziałam, że tej osoby nie będzie. A tak to by już DJ dawno rozpoczął imprezę, nie? Bardziej o to chodziło. Takie niefajne takie coś. A jeszcze jak się robi w lokalu, co są na przykład kelnerzy i jeszcze jedzenie ma przyjść, no to też mu trzeba wiedzieć, nie? Czy robić to jedzenie dla tej osoby, czy nie? No to też pójdzie na marne, nie? No właśnie. A u Madzi co będzie do picia? No właśnie, ja liczę na to, że będzie miętówka. Ja też. Bo wódki nie chcę. Ja też nie, wódki nie. Bo wtedy nie będę piła. Zrobię z tego drinka, ale ja tak dużo drinków też nie lubię pić, bo mi za słodko zawsze. Tak. Tak, żebym się nie napiła, a tak jak będzie miętówka, albo jakaś smakowa chociaż wódka, to też idzie fajnie się napić. Bo jak będzie cytrynówka. Cytrynówki też bym się napiła. Ponoć cytrynówka jest dobra z Fantą. Ja wam i tak powiedział. Ostatnio sobie zrobił drinka z Fantą cytrynówkę i była sztos. Piliście kiedyś cytrynówkę z Fantą? Na Sylwestra piłaś, nie? Ale z kieliszka, ale ja mówię z Fantą, że drinka takiego. Nie piłam. Pierwsza słyszę, żeby cytrynówkę z Fantą pić. To jest takie połączenie trochę ciekawe. Ale ponoć bardzo dobre. To już raczej z Lemonitą by pasowało, a nie z Fantą. No, a ponoć bardzo dobre. Lemonita to jest... jak jest po polsku Lemonita? Lemoniada. Lemoniada, o, no. Kuciu, nie śpi malinko. Cię wygłaskam na śmierć. Ona taka kochana się zrobiła ostatnio. Co, że z tytulinek, głaskanka, co, że przychodzi do mnie. Wcześniej nie dotykaj mnie. Jestem paniusiu, nie dotykaj mnie. Się przebudziła. Starzeje się po prostu i... Ty czy kot? Ona się starzeje. O, nie licz mnie. Ona się starzeje i się robi bardziej taka tulinkowata. Bo wcześniej... A Maciuś ma oczywiście wywalone, tylko na Daniela czeka. To prawda. On za Danielem szaleje. Daniel wychodzi z domu, a on płacze pod drzwiami, nie? No. Tak jak psy siedzą i skomlą i płaczą, tak on siedzi ale i płacze. Ale Malinka też tak robi. Jak ty wychodzisz? Nie, no ogólnie jak na przykład wracamy do domu, to nie obydwoje są pod drzwiami. Miau, miau. Muszę to kiedyś nagrać. Nagraj to, bo tak robią. A dużo osób, co nie lubi kotów, nie wierzy, że one tak robią. Że odprowadzają cię albo czekają na ciebie. A nas zawsze przywitają. Za każdym razem. Bo tęsknią. Albo chcą jeść. A dostały jeść? Miałaś im dać jeść? Tak, jadę. Dlatego śpią teraz. No, miska pusta. Tak? Pusta? Mhm, tam w jednym tylko zostało. No to jedna miska była uzupełniona. Jedzeniem. To jest czy nie ma? Tam troszeczkę jeszcze coś tam jest.
Jutro będziesz jechała autem, jak się z tym czujesz? No jak, normalnie jak. Pojedziesz normalnie? A co, mam na nogach do Koźla iść? No nie, dlatego mówię. No. A wiesz, ile przeszłam dzisiaj? Właśnie, noga ci nie boli? Nie. Dobrze. Wiesz, ile tam jest kilometrów stąd do... Sporo. Ten? 3,2. No ja wiem. 3 kilometry 200 metrów. No. Od razu sobie do kantora weszłam. A gdzie byłaś w kantorze jednak? Na mieście. Ale w Carrefourze? Nie, koło domu towarowego. A tam, okej. Okay. Przeszłam go i na światłach tam, gdzie te sprzedają zapiekanki, w tej budzie, nie? Przeszłam tam dalej, się zaglądam, nie ma tego kantora i zaczepiłam babę. Ja mówię, dzień dobry, czy... No Matejki jeszcze jest kantor. Wie pani może, gdzie tutaj jest kantor? Ona mówi, no właśnie tu pani przeszła. A na Matejki jeszcze jest kantor, tam Wiola pracuje. A. Byś Wiolę spotkała pewnie, przy okazji. No, ale był ten kurs, 4, po 4,25 mi dała kurs. Praca, 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 praca. Mama po mnie dzwoniła, już idę. Jesteśmy umówione na Manhattanie. Już mamy zachód słońca, piękny. Zachód słońca, a godzina jest 17:30. Dzień dobry, ja szukam pani Eli. Ja nie mam tego paska tego. Jakiego paska? Do sukienki. Bo on został tu. To są cienkie, tutaj będzie troszkę prześwitywać. Kupiłam tą foremkę, którą chciałam, z odpinaną opaską i kupiłam rant wysoki. Także mogę ci torta złożyć, patrz, otwórz. Widzę. Wyciągnij. Jak ładne. Wysoki, bo ja mam w domu rant, ale 10, taki, połowę, nie? Z tego. A ten jest wysoki, ile ma? 15 cm. No, wow. Dajer, patrzcie. Tak, pokaż. W Grecji takiego wysokiego rantu nie dostaniecie, niestety. Nawet przez internet. No chyba, że z tych aplikacji Temu i tak dalej, nie? A jak ty to weźmiesz i... Do walizki. Dlatego potrzebuję walizkę. Odprowadziłam mamuśkę na autobus i pojechała, a ja idę do domu. Zaraz Madzia przyjdzie z Tomkiem. Au. Nareszcie w domu. Pokażę wam te kapcie, co kupiłam. A tu są te foremki, które widzieliście. To wam nie będę wyciągać. Ten rant i foremka. Kapciuszki kupiłam te góralskie takie. Białe takie, takie świecące. Chciałam całe białe albo skórkowy kolor. Takich jeszcze nie miałam. Zawsze jak mama z Polski przyjeżdża albo na święta, to ja sobie zamawiam takie te kapcie góralki. One są bardzo wygodne, lubię je. To tyle, no. A pokażę wam jeszcze buty od mamy. Nie wiem, czy je widzieliście wtedy. Chyba butów nie widzieliście. Bucik taki, obcasik. Złoty. Takie, fajne. Buciki są takie same, to jest taka sama skórka, co jej torebka. A jeszcze pasek. Jeszcze ma taki pasek. Kurde, nie wiem, czy tak. Jeszcze ma taki, o, pasek do tego, nie? Kolczyki. A to widzieliście wczoraj i ten wisior. O, takie kolczyki. Są takie same jak ten pasek. O. Złote. O i ten wisior, gdzie on jest? Ten wisior. O i ten wisiorek. O. O, taki wisioreczek. No odwróćcie. O. Też złoty, nie? I to tyle. Kurde, pasek 138 zł. Więc... to wszystko. No i rajtuski sobie jeszcze mama kupiła. Dobra, a tam mam takie rzeczy. A, czekoladę mama dała.
niemiecka. To od mojego brata pewnie z Niemiec. I takie różne ciuszki, które Kostek zostawił, jak był w lato i dla mnie jakieś tam. No, to wszystko. Ale kapciuszki fajne, nie? 25 zł kapciuszki. Weźcie smoka, już możesz iść. Czekaj. Ściany buty. Cześć Madzia. Cześć Tomek. Takie fanfary powinny być. Turum, turum, turum. Woo! Ale ładnie. Panie? Ślicznie. Ładnie, nie? No. Bajer. Inaczej, ale ładnie. Ale jesteś podobna do mamy. Za długie, nie? Ładnie. Nie, ja bym jeszcze tak dwa palce obcięła. Nie, ja się bałam bardziej. Zrobiłeś? Nie. Kurwa, Tomek, zrobiłeś? Tak. Dzięki to ci ładnie, bardzo. Ładnie, no. Zalogował mi się na Facebooka. Nie mogłam się zalogować na Facebooka. Problem był, musiałam mieć dwuskładnikowe zrobione te logowanie. Nie mogłam. Jest gotowe. Brawo Tomeczku. No i mówię, a dobra, przedłużę sobie i tak. Przegrałam zakład. Wiszę ci spaghetti. Chwilę, czekaj chwilę. Ale chyba jednak mi się tak podobają i chyba nie będę przedłużać. No, ładnie. Nie mam mowy, mówię, że miałam przedłużać w Niemczech. No, ale chyba nie będę przedłużać. No. Sobie nałożę, zagęszczę sobie je, tak jak teraz, ale takiej długości jak mam. Ale masz te zagęszczane teraz, tak? Tak, ale jak ja je podniosę, one będą krótsze. No. A i tak chcę nowe, ładnie, nie? Ładnie, ale pięknie. Ale jak dziwnie tak lżej na głowie. No. Ktoś tu jest? Daniel! Daniel! A on gada. Już długo tu siedzicie? Tu. Zobaczysz. No, te doczepy mnie tylko denerwują, ale tak to wow. A tak. Uważam, że wyglądam młodziej, tak dziewczęco. Ślicznie wyglądasz. Madzia próbuje mojego ciasta. Jak zjesz, później dasz opinię, ale prawdę masz powiedzieć, dobrze? Okej. Okay. Paulinka się ciągle przegląda. No, dzisiaj sobie zrobiłaś sobie zdjęcia. Nie, tylko jedno. Wydrukuj. Na biurku tak, postaw, na ścianie powieś. Gotowa jesteś? Idziemy? Tak. Nie mam się pić. A jeszcze Madzia musi zjeść ciasto i już nie może. A piwo właśnie. A tu mogę sobie do lodówki zapuścić. Możesz wziąć na drugę. O! Co mówiłaś? Proszę? Mówię, że dzień dobry. Witam wszystkich. Dzień dobry. A czyli dobry wieczór właściwie. A, zresztą się wita. One jeszcze nie wypiły. To gdzie idziemy, Tomek? Do na randkę. W końcu idziemy na pizzę czy gdzie? No, ale masz dobrze. Taki rodzynek, kurczę. I cztery kobity. Gdzie idziemy? Na imprezę. Uhu.
ładnie. Nie działa te twoje światło. Ale co ty chcesz zrobić? Duże światło. Tu masz wszędzie światło. Tu masz jeszcze też światło. Tylko tu jest światło żółte. O! Lepiej ten... Dziękujemy bardzo za zaproszenie, za kolację. Nie widać cię. To dobranoc. Polecam się na przyszłość jako... Też tam muszę być? Gość. Jako zaproszona osoba. Będziemy pamiętać. Cześć Madzia! Cześć! Paula przymierza sobie grzywkę. Ściągnęłam włosy, nie? Daniel mi ściągnął i mówię, a przyłożę sobie zobaczyć, jak wyglądam z grzywką. I patrzcie, wyglądam jak mop do mycia podłóg. No, do Beskidu, jak mop. No już rzucam to. Nowe sobie założę. No i zagęszczę sobie tylko, nie? Aha. Zapłacę mniej niż 200 euro. No bo to za długość się płaci. 50 cm, 200 euro. A krótsze? To ile? 80 euro? Tu. 80 euro? Jak... Tu się patrz. No. Tu. No patrz się cały czas, o co chodzi. No. Nie? Tak się zastanawiam, ciekawie ile za taką krótką długość ile się płaci. 50 euro czy już 80 euro? Ale dużo włosów mi nie wypadło, o dziwo. Aż się zdziwiłam. Ojej, idę spać. A czemu ty kupiłaś kapcie, jak ja kapcie ci pożyczyłam? No to do Grecji. Do Grecji je bierzesz? No. Przecież zawsze z Polski przywożę kapcie, nie? Mm-hmm. Już te moje się zniszczyły. Te białe, co miałam. A ja będę sobie przeglądać zdjęcia, te co przesłałam. Będę kasować. A z tego już mogę wykasować wszystko? No nie, no zwariowałaś. Przesyłam cały czas. Dobra. Nara. Ciekawe, kiedy ja film z ciastem zmontuję. Jak jutro mam rzęsy. No jedynie jutro mogę trochę posiedzieć. No. Sobota impreza, no to jak? To jutro sobie zmontuj. Ja pierdolę, muszę program ściągnąć. No. Trochę mi wypada teraz. Tak ciągnie. To sobie ciągniesz, nie ciągnij. Nie, jutro nie ma. Będziesz miała wolną chatę. A gdzie ty jutro idziesz? Wyjeżdżam o 19. O, gdzie ty jedziesz jutro bez mamusi? Do Krzysia jadę. Beze mnie? No. Nie wstydź ci, tak? No co ci chodzi? Powiedziałam mu, że ma wstąpić na górę, żeby się z tobą przywitał. A co on tutaj przyjdzie? No bo on po pracy przyjdzie po mnie. Mhm. On pracuje do 19, on tu podjedzie. Bo mu napisałam po prostu, tak go zagadałam, nie? Mu pisze, że trzeba się spotkać kiedyś jakiś dzień, bo dawno się nie widzieliśmy, bo ja bardzo dawno się z nim nie widziałam. A on do mnie, no to jutro po pracy po ciebie przyjadę, takie, oho. No to dobra, nie? I tak nie mieliśmy planów na jutro, nic, to mówię, bo se pojadę. Co mi tam? W sobotę mam wolną, to mogę. Ja teraz cały czas będę tak ścinać. No. Ja sobie zagęszczę, jak mi tylko ten zrobi mi się odrost, to od razu będzie mi podciągać i od razu mi znowu będzie wyrównywać. Cały czas będę miała taką długość. Ale masz na prosto, czy masz na karę? Właśnie, no takie... Leciutko, nie? Ja tak chciałam. Pasują mi, ładnie wyglądam. Ładne, we wszystkim ładnie. Nie, ale teraz proszę napisać w komentarzu, ja będę czytać te komentarze, proszę napisać w komentarzu, czy ten fryz mi pasuje, czy krótkie włosy mi pasują, czy wyglądam ładnie, czy było mi ładniej w długich włosach. Proszę napisać w komentarzu. Dobrze, dobranoc. Dobranoc. Pa. Pa. Ale fajne te włosy, podobają mi się. Jejo. One są takie wygodne. Sorry, tak powiem, panie. Ja tak chciałam. Dobranoc. Ej, ale widzowie, powiedzcie proszę, tak szczerze. Czekaj, bo co zepsułam fryz teraz. Pasują mi, ładnie wyglądam. You and me,
meant to be in the great outdoors.